Jesteśmy funduszem, który zarządza dużymi pieniędzmi. Dużymi pieniędzmi, które są celowo skierowane właśnie na wsparcie osób niepełnosprawnych. I poprzez te lata, kiedy porównujemy rok 2016 do bieżącego roku 2019, nasz fundusz obecnie to ponad 5,5 miliarda złotych. Pieniądze te są przede wszystkim przekazywane właśnie na wsparcie osób niepełnosprawnych, wsparcie pracodawców. Z naszego funduszu, tak jak wspomniałam, tego 5,5 miliardowego, około 3,5 miliarda złotych trafia właśnie do pracodawców. Do pracodawców w formie dofinansowania, ale także refundacji składek, jeżeli osoba z niepełnosprawnością prowadzi sama działalność gospodarczą, czy też refundujemy składki rolnikom, którzy z kasy rolniczych ubezpieczeń społecznych. Liczba osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności wynosi 2 miliony 900 tysięcy, z czego 1 800 000 to są osoby będące w wieku produkcyjnym, a więc 18-64 lata. Natomiast liczba osób pracujących to jest 540 tysięcy, z tego 510 tysięcy pracuje, natomiast 30 tysięcy nie pozostaje w tej chwili w zatrudnieniu, a więc są to osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Naszym zadaniem jest dostarczyć osobom niepełnosprawnym bodźców i właściwych narzędzi zachęcających i umożliwiających im podjęcie zatrudnienia. Jednym z takich zadań są zakłady aktywności zawodowej i tu chcę zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od dekady, a więc od 10 lat, proszę Państwa, dofinansowanie rocznego pobytu na jednego uczestnika zakładu aktywności zawodowej wzrosło z 18,5 tysiąca do 22 tysięcy. Od 10 lat po raz pierwszy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i ten współczynnik wynosi 30,2%, a wskaźnik zatrudnienia 28,2%. I trzeba wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, są to poziomy jednego i drugiego wskaźnika do tej pory nienotowane. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki, jeśli chodzi o spadek bezrobocia do 6,2%, o współczynnik zatrudnienia 28,2%. To są naprawdę dane, które mogą budzić satysfakcję, ale nie ma co ukrywać, że to też powoduje, że coraz musimy bardziej wysublimowane, bardziej specjalistycznie kierowane podejmować działania, żeby dotrzeć do tych osób, które są trudno zatrudnialne, które ze względu na swoją niepełnosprawność wymagają szczególnego wsparcia. Tych działań jest dużo. Jesteśmy dzisiaj w siedzibie PFRON-u. PFRON dofinansowuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych i to jest główna część działalności PFRON-u. Około 3,5 mld złotych pójdzie w tym roku na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale PFRON realizuje także szereg programów skierowanych do trudno zatrudnialnych osób. Finansuje program Praca Integracja, finansuje program Stabilne Zatrudnienie, ale także jako programy Rady Nadzorczej warto wspomnieć o dwóch programach, które mi się wydają szczególnie ważne. Program Student i program Absolvent.